To się wytnie, wiesz. Słuchajcie, moi drodzy, no. Wracam sobie z pracy do domu, a dostaję wiadomość, którą odczytuję, a tam się okazuje, że gość, z którym walczyłem na The War, kurwa, żeby to nie było mowy nienawiści, wiesz. Rosa, gościu, kurwa, powiedziałem kiedyś o tobie złe słowo. Kozak jesteś, to przyjedź, kurwa, i się spierdol pod klatką schodową, słuchaj. Dostaniesz w pierdol, się przewrócisz, słuchaj, i ci gówno kręgosłup połamie, wiesz. Tyle mam tobie do powiedzenia, wiesz. A co do Rosy, moi drodzy, zaraz ruszam z nowym Instagramem, ponieważ oczywiście stary mi, kurwa, przepadł, i z nowym, kurwa, projektem, więc... choć zostałem skreślony przez mnóstwo osób, to zobaczycie, że wrócę z podwójnym pierdolnięciem, kurwa. I gówno macie, kurwa, do gadania, frajery, to się prójecie, kurwa, rozumiecie? Tyle mam wam do powiedzenia, kurwa. A i tak wam wybaczam, bo i tak, kurwa, nie ma nikomu niczego niż Pan Bóg, kurwa, skurwysyny. Rozumiecie? I tyle wam mam do powiedzenia, więc modlę się za was, kurwa, o to, żebym wam zrobił jak najmniejszą klatkę, jak najmniejszą krzywdę, kurwa, w klatce, kurwa. Się przejeżdżyłem w dupę jebani, kurwa. Tyle mam wam do powiedzenia, teraz zobaczcie, jaki mam, kurwa, piękny widok, który pokaże wam moja przyszła małżonka. Proszę bardzo. Ładnie? Więc pozdrawiam, sorry, go Adam.